Witamy Państwa. Kontynuujemy nasze wykłady Antoni Strzała i Beata Andrejas. Na temat dzisiaj jest 12 września 2015 roku. Jak należy rozumieć słowo monarchia? Proszę bardzo. Proszę Ciebie. Trzeba właściwie rozumieć dane słowo. Słowo monarchia jest słowem pochodzenia greckiego i po polsku oznacza jedynowładztwo. Już starożytni analizowali ustroje polityczne i wymieniane były trzy rodzaje tych ustrojów: monarchia, oligarchia i demokracja. Sprawami tymi zajmował się Sokrates, Platon i Arystoteles i oni byli w zasadzie zwolennikami monarchii. Dlaczego? Jest rzeczą oczywistą, żeby jakieś organizacje były silne, musi być jeden przywódca. Potem była analiza tych ustrojów i krytyka. Jeżeli chodzi o krytykę monarchii, to była krytyka nie z istoty monarchia, tylko z wyniku, w jaki sposób ta monarchia była sprawowana. Czyli sama istota monarchii nie była podważana, tylko ewentualnie krytyka polegała na tym, że dany monarcha źle sprawował władzę. Jeżeli chodzi o pozostałe ustroje, oligarchia i demokracja, była krytykowana nie tylko sposób sprawowania tego ustroju, ale również istota tego ustroju. Bo w ustroju demokratycznym i oligarchicznym władza jest w rękach nie jednostki, ale jakiejś grupy osób albo teoretycznie władza jest na przykład, dzisiaj jak się mówi, władza jest, jest elementem zbiorowym, no i według obecnego stwierdzenia w Konstytucji, że suwerenem jest naród, czyli władza jest kolegialna. Władza kolegialna wiadomo, że jest zawsze słaba, bo w układy kolegialne można łatwo prowadzić różnego rodzaju konflikty. Dzisiaj mamy, prawda, ustrój demokratyczny, jest to ustrój słaby, prawda, z tego powodu, że można łatwo prowadzić układ konfliktowy. I w demokracji, to jest jakby obecny taki ustrój, faktycznie ta władza nie sprawuje naród, tylko de facto władza jest ukryta i w demokracji faktycznie władzę sprawują ci, którzy emitują pieniądz, czyli w zasadzie faktycznymi władcami są po prostu banki. Teraz tak. Mając na uwadze, że dzisiaj ludzie, kiedy słyszą słowo monarchię, mają na myśli monarchę, króla czy też cesarza. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na takie państwa, które są formalnie monarchią, na przykład czy to Anglia, czy to Hiszpania, czy inne monarchie na terenie Europy Zachodniej, no to de facto panuje ustrój republikański, czyli rządzą parlamenty i rządy. Może troszeczkę przerwiemy. Tak, ja tylko Państwu wyjaśnię, że korzystamy z internetu, z różnych źródeł, z różnych wyszukiwarek i widzieliśmy przed chwilą, że pod hasłem monarchia pojawiło się kilka osób, którzy deklarują się monarchistami.
między innymi Korwin, Mikke, Brown. I tutaj ten pan ma tutaj bardzo ciekawy wykład. Jak się ten pan nazywał? Puścimy fragment. Na portalu Monarchia w Polsce jest naprawdę niewiele filmów. I wypadło mi teraz z głowy to nazwisko, jak ten pan się nazywa jeszcze. W każdym razie zachęcamy Państwa do przemyśleń na temat monarchii i do dyskusji na ten temat, do debaty na ten temat, sposobu przywrócenia monarchii. Dobrze, za chwilę część druga.